Dobry start, dobry start. Polska wygrywa 4-0 z Litwą. Na tym tle można powziąć takie trzy. Polska wygrywa 4-0. Już negatywnego jest dzisiaj wyższa niż było jeszcze parę tygodni temu. Jutro 4-0 z Litwą. Europarlamentu odbędzie się debata na temat praworządności w Polsce i reformy sądownictwa. O tym będzie też rozmawiał w poniedziałek w Warszawie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Mieszane reakcje amerykańskich polityków na historyczny szczyt w Singapurze. Demokraci zarzucają prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że poszedł na ustępstwa wobec Kim Jong-una w zamian za mgliste obietnice. Republikanie popierają wyniki szczytu, choć niektórzy wyrażają zastrzeżenia. Przywódca republikanów w Senacie Mitch McConnell oświadczył, że zgadza się z celami zawartymi w deklaracji podpisanej przez Donalda Trumpa i Kim Jong-una. McConnell zastrzegł, że jeśli Korea Północna nie dotrzyma obietnic, to Stany Zjednoczone muszą być przygotowane na wywarcie maksymalnej presji na Pjongjang. Wyniki szczytu w Singapurze poparł też senator Marco Rubio, ale wyraził wątpliwości, czy Korea Północna wyrzeknie się broni jądrowej. Tymczasem demokraci nie szczędzą krytyki prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Przywódczyni tej partii w Izbie Reprezentantów Nancy Pelosi skrytykowała decyzję o rezygnacji przez Donalda Trumpa ze wspólnych manewrów wojskowych z Koreą Południową. Wygląda na to, że nasz prezydent poszedł na ustępstwa wobec Kim Jong-una w zamian za mgliste obietnice, stwierdziła Pelosi. Demokratyczny senator Ben Shatz skrytykował Donalda Trumpa za pochwały pod adresem koreańskiego dyktatora. Senator Chris Murphy wyraził zdumienie, że Donald Trump od razu pozbył się tak poważnej karty przetargowej jak manewry wojskowe z Koreą Południową, nie uzyskując żadnych konkretnych ustępstw. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Noc będzie pochmurna. Na południu i północnym zachodzie będzie padało, może też zagrzmieć. Na termometrach od 10 stopni Celsjusza w Suwałkach do 15 we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, w czasie burz porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut temu minęła godzina 20. Łukasz Sobolewski. Kłaniam się nisko i zapraszam na ciąg dalszy wieczoru w Polskim Radiu 24. Ej, to przyszło pocią? Kiedy wygrywamy na Narodowym z Litwą 4-0. No tak, to się to odebrało właśnie na poczcie dzisiaj. Choć będzie równie interesująco, w studiu jest już bowiem Józef Orzeł. Tak. Jest też jego gość. No dobrze, będziemy się starać. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj goszczę Filipa Menkesa, który powiedział, żeby to wszystko... No będziemy się starać płacić. ...pl, bez kropku nawet. Dobry wieczór. Jutro jest środa, tak? U nas też będzie chyba 4-0, ale dane... A to może do piątku leci, bo do środy to jutro... ...o polityce, czyli o polityce całego świata. Nie ciągle suwerenem są Stany Zjednoczone, nie wiemy jak długo i czy to się kiedyś skończy, ale w związku z tym możemy popatrzeć, jak wyglądają relacje tego pierwszego mocarstwa z innymi. No. Patrzymy na Chiny, a w tym wypadku spotkanie z Koreą Północną, sukces, bo zamiast wojny jest okrągły stół. Z Europą, zachodnią szczególnie, ostatnia jest mała wojenka, znaczy może ona cały czas jest pierwsze o... No tak, ale to wiemy, tutaj nic na nowego nie wnosi. Pretensje na Niemiec, drugie pretensje o... No tak, już tak jest, ale inaczej nazywa to. Trump w związku z tym na Europę Zachodnią, czyli na Unię Europejską nakłada cła na stal i aluminium. I trzecie z Rosją. No to z Rosją trwa taki ping-pong, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Że ona nic by się nie zmieniło, tylko po prostu były problemy, co można było wyjaśnić. Nie, naprawdę toczy się wojna właśnie między nimi. Pan nie wie, o co chodzi, ja to tak za pośrednictwem innych oddziałów. Powiedz, Filipie, szczególnie ten nieuczciwy handel. Jak byś o tym opowiedział? O co mają pretensje Stany do Unii Europejskiej? No, mają pretensje przede wszystkim o pewną, to taką, można powiedzieć, nierówną rywalizację ekonomiczną.
Tutaj wydaje się, że jednak trzeba patrzeć na to bardziej z pewnego dystansu. To znaczy chodzi o to, że Ameryka po prostu próbuje coś ugrać dla siebie. To przedstawianie, to jest pewna perspektywa amerykańska, prawda? Z perspektywy europejskiej to wygląda inaczej. Jak uczciwy rynkowy handel. Dokładnie. W związku z tym to trzeba w takich kategoriach widzieć. Wydaje się, że też należy rozważać to w kategoriach szerszych, bo może chodzi nie tylko o ten handel, bo przecież generalnie widzimy, że jakość stosunków amerykańsko-europejskich jest inna po dojściu do władzy Donalda Trumpa, po objęciu przez niego prezydentury Ameryki. W związku z tym to jest po prostu inna polityka amerykańska i wydaje się, że to może się Europie nie podobać. Nie podobać się może takie właśnie myślenie amerykańskiej administracji w kategoriach bardziej protekcjonistycznych, to znaczy w kategoriach bardziej ochrony swojego rynku, prawda? To jest tutaj starcie. To jest zresztą pewien zwrot w polityce amerykańskiej. No właśnie. Zwrot, który był przez Trumpa zapowiadany. I to jest dosyć generalnie chyba, powiedziałbym, interesująca polityka. Ona jest interesująca. Czy dla nas, trudno powiedzieć, czy dla nas ona jest globalnie bardzo ciekawa, dlatego że Ameryka jakby zmienia wektor, ale może też na inne rzeczy zaczyna kłaść nacisk. Warto zauważyć, że polityka amerykańska, zarówno administracji republikańskiej, jak i demokratycznej przed objęciem prezydentury przez Trumpa, ona była pod wieloma względami podobna. Znaczy Amerykanie jednak występowali jako ten żandarm światowy, prawda, który dba o pewną architekturę globalną. Tutaj rozpocząłeś ten program od takiego stwierdzenia, że właśnie ta Ameryka jest cały czas tym światowym żandarmem, tylko że to jest już trochę inna jakość. To znaczy warto zauważyć coś takiego, że Donald Trump nie chce być mentorem, nauczycielem świata. Tylko kolejni prezydenci amerykańscy przez 20 lat, te 20 lat, które były powiedzmy od, czy nawet więcej, dłużej, od 30 lat, to tak powiedzmy od czasów końcówki Cartera, może początek Reagana, prawda, dwie, trzy dekady końca XX wieku, prawda, pierwsza dekada XXI wieku. Ci wszyscy prezydenci, oni byli prezydentami, którzy chcieli eksportować amerykańską demokrację, ideę praw człowieka. Różnie to nazywano, prawda? Kładziono na co innego nacisk, ale była ta taka polityka oparta na przeświadczeniu, która promowała pewną ideę misji Ameryki w świecie. I jakby te wszystkie sprawy... one były bardzo mocno z tym splecione. Donald Trump praktycznie unika tego, to znaczy, owszem, przyjechał do Polski, miał takie przemówienie, gdzie mówił dużo o ideach, o wartościach, ale generalnie ta polityka obecnej administracji, ona jest właśnie oszczędna jeśli chodzi o tą retorykę, jeśli chodzi o tego rodzaju zabiegi. Więc wydaje mi się, że tutaj po prostu mamy zderzenie z Europą na poziomie twardych interesów. Te twarde interesy widać choćby w sprawach militarnych, obronnych. Pozwolone ustaleniami firmy, które prowadzą do Polski, chodzi o przeznaczanie 2% PKP na ochronę. Tak, tu jest oczekiwanie jakiejś właśnie solidarności z Ameryką. I to jest rzeczywiście inna nieco polityka. Zatrzymajmy się w kwestii Europy, bo ja to widzę troszkę inaczej. Znaczy sprawi intelektualnie. Sądy umarzają, bo mam się o sądach. Zmienić rolę Ameryki z żandarma na
bym powiedział, biznesmena świata, czy kupca świata, ale równocześnie proszę nie odzywać się do lichwiarzy, do windykatorów, tylko po prostu proszę czekać na werdykt sądu w ciągu 14 dni i wtedy zareagować. A tutaj może wygadać i pan może wygadać i dwa dni. Za powstanie warszawskie, prawda, za godność i bohaterstwo, i czyli za wierność wartościom, no, bo ale nie musi często o tym mówić, bo chodzi o biznes, ale on mówi, ten biznes opiera się na wartościach, to jest jedno. Ja mówię o oryginale, ja mówię też o oryginale różnych firm indykacyjnych, rządzenie w Europie, właściwie tak jak poprzedni prezydenci, oddał Niemcom, prawda? Zachowujcie się wobec nas w porządku, niech wasza polityka będzie zgodna z amerykańską, za to macie na spokój, to wyrządzicie Europą, czyli kontaktami z Rosją. Wygląda na to, że u Trumpa jest inaczej, że on doszedł do wniosku, że Niemcy przesadzają w tej swojej europejskiej polityce i sojuszu z Rosją i postanowił wykopać taki rów pomiędzy Niemcami a Rosją, który się u nas nazywa Trójmorzem, Międzymorzem, Osią Północ-Południe. Co ciekawe, ten sam rów dostrzegli Chińczycy i oni kopią go z drugiej strony. Nazywają to 16+1. Więc chyba jest tak, że ta polityka amerykańska jest widoczna jako kilkuwarstwowa. Czyli widzimy, zamiast żandarmerii widzimy biznesmenów, kupców, handlarzy, ale pod spodem widzimy jednak geopolitykę, bo dla Trumpa sojusz Niemiec z Rosją jest podejrzana. Być może ze względu na konkurencję z Chinami, ale jest. No zobaczymy. Proszę cię. No jest dla Trumpa ten sojusz niemiecko-rosyjski, czy to w ogóle można mówić o sojuszu? Czy to w ogóle można mówić o sojuszu? Formalnie rzecz biorąc, Niemcy i Rosja nie są sojusznikami. Przypominam, że formalnie Niemcy są sojusznikiem Ameryki, podobnie jak Polska. Niemcy wylądowali bez prawda, żołnierze. Więc jesteśmy wszyscy tutaj sojusznikami. Rosja nie jest sojusznikiem, prawda? Natomiast oczywiście są pewne niuanse. Niuansem jest choćby kwestia gazociągu północnego. Ja jednak bym tutaj patrzył bardziej szerzej w czasie, to znaczy, no właśnie, rozmawiamy o geopolityce, a nie tylko o bieżących sprawach międzynarodowych, a w związku z tym trzeba też ustalić pewne okoliczności historyczne. Polska była bardzo różna przez Amerykę, dzisiaj jest tak traktowana, kiedy indziej może być inaczej, to znaczy, to jest trochę w tej zasadzie, że kiedy Ameryka potrzebuje ułożyć się z Rosją, tak czy inaczej, są takie momenty historyczne, kiedy Ameryka potrzebuje ułożyć się z Rosją, bo ma jakieś interesy, choćby niekoniecznie w Europie. Jakaś Ameryka! Czy to Ameryka? To wtedy Polska jest potrzebna musi się dogadać. Wtedy mamy pewien problem, bo my mamy swoje interesy, swoje Ameryka. Rosyjską. No i co? No i wtedy, jeśli Ameryka chce się układać z Rosją, to jesteśmy dla Ameryki problemem. I wtedy Amerykanie nie będą sobie tutaj życzyli u władzy Ekipy, która będzie wyczulona. O Jezus, Polska jest wyczulona. Rywalizacja o wpływy na Ukrainie, ten pas krajów, które Jerzy Giedroń się nazywa URP, prawda? Pas krajów! Teraz mamy taką sytuację, kiedy akurat administracja amerykańska, wbrew temu, co wiele krytycznych wobec Trumpa mediów w Polsce, na świecie mówiło w trakcie kampanii wyborczej w Stanach, że on się będzie chciał dogadać z Rosją naszym kosztem, on będzie demontował NATO i tak dalej. Przypominajmy to, bo to jest, jeszcze bo to warto to przypominać, jak straszono Trumpem właśnie, że będzie różne rzeczy, że będzie rusofilski, się robi, straszy się, że jest prezydentem właśnie na usługach Rosji. Komisja sędziego Millera szuka jakichś dowodów na tą współpracę z Rosjanami, jakoś znaleźć nie może. A tymczasem okazuje się właśnie takim jastrzębiem, który raczej w tej chwili powinien wzbudzać
no, krytykę, że jest za bardzo. Ale wszystkie środowiska, które oczekują, tak, które oczekują od Ameryki, no właśnie takiej polityki soft power w stylu Clintona, czy raczej Obamy, bo to Obama właśnie jest taki rezultatywny dla tej polityki soft power. Obama zaczął wycofywać Amerykę z tych konfliktów. Z Europy. I z Europy również, tak. No i chciał z Bliskiego Wschodu, tylko nie zdąpił. Ameryka raczej nie wraca do Europy, ale można powiedzieć, ma pewne oczekiwania wobec Europy. To nie jest nawet, to nie jest chyba powrót do Europy, ale to jest pewne oczekiwanie. Polityczne, no ale trafiła nam się brygada pancerna, prawda? Te ruchome bataliony, eksport gazu, a może potem i ropy łupkowej do Europy, szczególnie właśnie do tego pasa Trójmorza. To nie sankcje amerykańskie mamy w sprawach chociażby wobec firm i to bardzo europejskich energetycznych, tak? Każda firma, która będzie współpracowała przy Nord Stream 2, może się spotkać z sankcjami amerykańskimi. To nie jest takie łagodne, czyli wygląda na to, że to raczej jest, tak na razie ja to widzę, zabezpieczenie sobie interesów w Europie Amerykańskiej przez niedopuszczenie do zbytniej bliskości między Niemcami a Rosją. My mamy być cały Trójmorze takim klinem, ale uwaga Ameryki chyba w dalszym ciągu jest w sprawie Chin i w sprawie Bliskiego Wschodu, który przestał być taki ważny jako źródło ropy i gazu. Amerykanie mają nadwyżki ogromne, ale stał się miejscem geopolitycznym właśnie na przykład kontra Izrael, kwestia Turcji. Mamy bardzo symboliczny gest dotyczący przeniesienia stolicy, tak, do Jerozolimy, jak się do tego ustosunkowały Stany Zjednoczone. No mamy taką bardzo jednoznacznie proizraelską politykę, chyba właściwie żaden prezydent amerykański w ostatnich dziesięcioleciach nie zdobywał się na takie bardzo mocne gesty wobec Izraela. Tak. Ambasady do Jerozolimy. Wszyscy prezydenci byli za tym, ale nigdy nie, do tego nie doszło. To jest prawda, ale też można by powiedzieć, że ten kwestia Izraela i kwestia siły żydowskiej na świecie jest dla Trumpa na tyle ważna, że bez wahania podpisał tę ustawę Just 447 wymierzoną, no jednak w interesy Polski i właśnie krajów Międzymorza, z którym właśnie chce budować sojusz, ale to kompletnie mu nie przeszkadza. No i tu widać, że te interesy Izrael jednak jako niezatapialny krążownik pancernik, czy jak się to nazywa, lotniskowiec, jest dalej ważny, a wydawało się, że dla Obamy przestał. No to wynika też jakby z pewnych wpływów lobby w Stanach i tu chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest lobby żydowskie, to jest u nas taki stereotyp jest, że chodzi tu o lobby żydowskie. Historyk amerykański mieszkający w Polsce, Philip L. Steele, bardzo dużo jakby mówi, pisze przy różnych okazjach o tym właśnie, słysząc w Polsce te opinie o lobby żydowskim, że to jest przede wszystkim lobby ewangelikalnych chrześcijan, którzy w sposób taki bardzo, no można powiedzieć, moglibyśmy powiedzieć nawet fundamentalistyczny, interpretują Biblię. Znaczy, czytają dosłownie. Dosłownie i uważają, że po prostu na Bliskim Wschodzie rozegra się Armagedon. Izrael jest po prostu takim państwem Bożym, można powiedzieć, tak? Które stoi na straży tego, co święte. I w związku z tym oni mają taką perspektywę teologiczną. To jest dla nas zdradzające w Europie, w której religia traci na znaczeniu, w Polsce może nie, ale w Europie religia traci na znaczeniu. W związku z tym tu się obserwatorzy mogą się raczej doszukiwać tylko i wyłącznie, że tu jakieś interesy, o co tu chodzi. A tu się okazuje, że tam jest bardzo mocna motywacja religijna, że właśnie te wszystkie środowiska ewangelikalnych chrześcijan, których wpływy są bardzo silne właśnie w partii republikańskiej. To jest twardy, fundamentalny elektorat Trumpa. Ale powiem ci, no jak nie wierzysz w Armagedon, jak jedziesz
z Tel Awiwu do Jerozolimy, po lewej stronie jakby tablica stoi, jest napisane Armagedon. No, to się nie daj Boże, może i właśnie tam, nie żartując. Armagedon, Armagedon, właśnie, nie żartując. Wojna. Przecież Armagedon to nie jest żart. Taka totalna na Bliskim Wschodzie, to jest trzecia wojna światowa. Tego się nie da ograniczyć, zamknąć. Po prostu to zbyt duże interesy są, więc nic dziwnego, że Amerykanie jednak za Trumpa próbują jakoś położyć jakąś pokrywkę na ten. Ale Rosjanie tę pokrywkę skocił, ale Rosjanie tę pokrywkę otwierają i w sprytny i tani sposób weszli tam z bardzo, jak na tamten teren, dużą siłą. I w tej chwili Rosjanie, no to jeżeli powiedziałem, że Amerykanie wygrywają na świecie 4-0, no to w sprawie Bliskiego Wschodu co najmniej jest remis, ale zawsze zwracam uwagę na to, że tam się stało coś, co się nie stało nigdzie. Tam Amerykanie prowokowani zaczęli strzelać do Rosjan i zginęło tych Rosjan, być może też najemników rosyjskich, czy ukraińskich, czy innych, ale pod wodzą Rosjan zginęło kilkuset. To się nie zdarzyło wcześniej i co więcej, nie ma odpowiedzi Putina na to. Poza takim głupkowatym zdaniem, że w razie czego to tych najemników kupi się w pierwszym, lepszym sklepie z najemnikami. Ale pewnie jest tak, że Europa i Bliski Wschód to są punkty, które trzeba mieć, żeby móc konkurować z Chinami. Jak myślisz, czym ta konkurencja na razie biznesowa, może kiedyś inna, jak ona się rozwinie? No ja myślę, że to jednak idzie w kierunku pewnego równoważenia sił. Tak mi się wydaje, że jednak Chiny, rośnie potęga chińska. I bardzo ciekawe, to jest już z polskiego punktu widzenia, bardzo ciekawe jest to, jak Chiny będą próbować realizować swoje interesy w Europie. Przecież to, co mówi się o tym nowym jedwabnym szlaku, o różnego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, no bo to jest jakby ta siła Chin, gdzie właśnie i to jest chyba zagwozdka w tej chwili, jeśli chodzi o Europę. Przecież Ameryka. Dla kogo zagwozdka? To jest zagwozdka dla Ameryki w tym sensie. W tym sensie jest zagwozdką, że przecież Ameryka chyba jednak nie obawia się jakiejś wojny w Europie. To są oczywiście pewne prewencyjne działania ze wzmocnieniem NATO, prawda, ale wydaje się, że to, co jest w tej chwili dla Ameryki szczególnie ważne, właśnie to są te wszystkie chińskie gospodarcze przedsięwzięcia, ja te plany. No to inaczej. Ponieważ Chiny próbują wyjść na świat przez lądowy jedwabny szlak i morski, to mnie się wydaje, że Amerykanie, tak słyszałem, mówią, Chińczyków na oceany nie wpuścimy, bo to jest trzecia wojna światowa, czyli to jest podważenie pierwszego miejsca potęgi Ameryki na świecie, bo to jest naprawdę mocarstwo wodne, ale zgodzą się na lądowy jedwabny szlak. I wydaje mi się, że ta zgoda już nastąpiła dość dawno za cenę pomocy w dogadaniu się z Koreą Północną. W związku z czym Polska powinna przestać mieć obawy, że Amerykanie się zdenerwują, jak będziemy brać udział w tym jedwabnym szlaku. To jest bardzo ciekawa hipoteza i warta rozważenia, to znaczy ten podział świata, tak? Dlatego, że rzeczywiście to jest tak, że Ameryka jednak nie stała się mocarstwem lądowym. No jednak mimo wszystko cały czas jest kwestia walki o wpływy, no i tutaj rola Chin rzeczywiście jest znacząca. Nie Rosja, a Chiny, dokładnie. Jako mocarstwo lądowe. Rosja jest regionalnym mocarstwem w tej chwili. Oczywiście, a Ameryka pilnuje tego lądu ze wszystkich stron z wody, tak? Chyba to byłoby bardzo ciekawe, bo by wzmocniło rolę Polski. Dziękujemy Państwu bardzo i Filipowi Memchesowi dzisiaj za to, że do nas przyszedł. Dziękuję bardzo. Reklama. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. To znowu te reklamy. Państwo zobaczą. Znowu są te reklamy, bo przecież oni muszą zarobić na tych reklamach, a ty po prostu cierp. Słuchaj. Także proszę Państwa,
Znowu te reklamy. Jest noc i nie ma żadnych reklam. No. Także widzicie Państwo, jak to się wszystko zmienia z tym obrazem. Gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro. Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Jak się wszystko Państwo zmienia, że Polakom jeszcze uniemożliwią wyjazd na zarobek. Po co Polacy mają jeździć tam gdzieś i żebrać? To po pierwsze, po co Polacy mają być oszukiwani? Po co Polacy mają być wykorzystywani gdzieś tam? No, także widzicie Państwo, Żydzi kiedyś się nastawili, że Jahwe im dał, to myśleli, że Jahwe im będzie dawał. I tak myśleli, cały czas myśleli, że Jahwe im będzie dawał, a ten Jahwe powiedział, jak jesteście nieposłuszni, to jakże ja mam wam dawać? I Jahwe powiedział, idźcie precz, szatany, akysz, awon. No i dlatego też, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra, o tym mówimy, że świat w ogóle, no oczywiście, że szatana, na głowie stanu. Trzecia wojna światowa, Państwo zobaczą tam. No ale wojna zawsze się gdzieś zaczyna. Trzecia wojna światowa. Jak to może być, skoro ludzie uciekają z domów i uciekają w ogóle jadąc, udając się do innego kontynentu? To jeszcze czegoś takiego nie było. No była pielgrzymka ludów. To jakoś tak ludzie podróżują. A Cyganie, a Hazarowie, czy... No ja to nie chcę tu mówić w szczegółach, tylko mówię fakty. Jakie są fakty z bliska i z daleka. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Jakie są fakty? Komisja do spraw granic oferowała także w przeszłości, między innymi podczas Mistrzostw Europy w 2012 i 2016 roku. Beata Kołęcka, Polskie Radio, Bruksela. Rządy w Atenach i Skopie porozumiały się w sprawie nazwy byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Nowa nazwa to Republika Północnej Macedonii. Poinformowali o tym premierzy obu krajów. Premier Grecji Aleksis Tsipras podkreślił, że to historyczna chwila dla całych Bałkanów. Zakończenie prawie 30-letniego sporu to warunek przyjęcia byłej Jugosłowiańskiej Republiki do Unii Europejskiej i NATO. Szef greckiego rządu oświadczył, że osiągnięte porozumienie spełnia wszystkie żądania wysuwane przez grecką stronę. Ostatnie sporne kwestie zostały wyjaśnione po telefonicznej rozmowie z premierem Zoranem Zajewem. Tsipras podkreślił, że porozumienie zawiera zmiany konstytucyjne, do których zobowiązał się rząd w Skopie. Chodzi m.in. o to, aby nowa nazwa obowiązywała zarówno na arenie międzynarodowej, jak i wewnątrz kraju. Premier Grecji dodał, że rozwiązano także kwestie sporne dotyczące języka macedońskiego i narodowej tożsamości. Porozumienie będzie musiało zostać w najbliższym czasie przyjęte przez Parlament byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i podpisane przez prezydenta tego kraju. Wtedy Grecja wyśle pismo do Unii Europejskiej i NATO w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z tym państwem. Premier Zoran Zajew powiedział, że w jego kraju odbędzie się też referendum w tej sprawie. Macedonia przyjęła taką nazwę po odłączeniu się od Jugosławii w 1991 roku. Grecy się na nią nie zgodzili, tłumacząc, że Słowianie przybyli na tamte rejony prawie 1000 lat po panowaniu Aleksandra Wielkiego i nie mogą powoływać się na jego spuściznę. Obawiali się też roszczeń względem dużego greckiego regionu o tej samej nazwie. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Mirosława W., który oblał benzyną żonę i ją podpalił. Kobieta miała poparzone 70% ciała, zmarła w szpitalu. 50-latek został oskarżony o próbę zabójstwa. Apelację od wyroku skazującego złożyli obrońcy. Prokuratura domagała się dożywocia. Ostatecznie sąd utrzymał wyrok pierwszej instancji.
Do podpalenia doszło w Wolbromiu w 2016 roku. Mężczyzna, jak ustaliła prokuratura, wylał benzynę na leżącą w łóżku żonę. Następnie wyjął zapalniczkę i podpalił kobietę. Ta w stanie ciężkim została zabrana helikopterem do szpitala w Krakowie, gdzie zmarła po 2 miesiącach. Sprawca początkowo nie przyznawał się do winy. W kolejnych wyjaśnieniach częściowo brał winę na siebie. 50-latek nie był w przeszłości karany, był jednak uzależniony od alkoholu. Magdalena Zbyrut, Radio Kraków. Wyrok jest prawomocny. Mężczyzna twierdzi, że żałuje swojego czynu. Zmarł Jarosław Kozidrak, jeden z założycieli, kompozytor i gitarzysta zespołu Bajm, brat wokalistki Beaty Kozidrak. Był twórcą przebojów takich jak Józek, Nie daruję ci tej nocy, Nie ma wody na pustyni, czy Dwa serca, dwa smutki, które znalazły się na pierwszych płytach zespołu. Skomponował też piosenkę Piechotą do lata. Bajm zaśpiewał ten przebój podczas festiwalu w Opolu 40 lat temu. Piosenka przyniosła zespołowi popularność. Zmarłego wspomina grający przez kilka lat w zespole Andrzej Koziara. Ja byłem fajnym kumplem. Myśmy mieli kilka bardzo fajnych od samego początku wspólnych. W ten sposób go pamiętam, tego dobrego kumpana. Dużo nas artystycznie łączyło. Wspólne cele, wspólne brzmienia, wspólne piosenki, wspólne przeżycia, koncerty, trasy. Generalnie łączyło nas wtedy 99% życia. To był Bajm, nasze wyprawy i nasze jakieś tam tworzenie małe, większe. Jarosław Kozidrak miał 62 lata. No jak będzie, ja to nie wyłączę, jak będzie. 24. Słowem wszystko. Minęła 20:35. Szukając dziury w całym. Ja to chciałem. A skoro ta godzina jest wtorek, to kłaniam się Państwu w programie Szukając dziury w całym. Witam mojego. No pewnie, że będzie skupi za 5 złotych. Ale ile tam tego internetu? W Krakowie pan doktor Marcin Kędzierski, Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i ekspert portalu Jagielloński 24. Dobry wieczór. Na ulicy ty już tam nie kombinuj, ja ci mówiłam, ja mam dwie kary wrzuca, ja nie kombinam. Polska pod europejską ścianą, koniec Unii, jaką znamy, jeżeli tego tekstu Państwo jeszcze nie czytali, to polecam jest do znalezienia na portalu www.jagielloński24.pl. Który jeszcze jest gdzieś na górze głównej strony, bo ukazał się tam zaledwie kilka dni temu i muszę powiedzieć, bardzo dobry i abonament, no ten za numer co miałeś, no i co, jaki abonament, ile kosztuje? Na świecie, które bardzo mam wrażenie, trzeba zapłacić 2000 zł. Być może będą przyspieszać jeszcze bardziej, a co w tym tekście ciekawe, to że dr Marcin Kędzierski podsumował wydarzenia z maja, umieszczając je na tej dużej globalnej szachownicy i pokazując, jakie one mogą mieć znaczenie, jeżeli chodzi o przemiany, które się na świecie dzieją. Tu pozwolę sobie przeczytać Państwu wstęp do tego tekstu, a potem wymienić, tylko zasygnalizować te właśnie wydarzenia, które w maju miały miejsce. Przełom i kryzys. Dyskusja o Unii Europejskiej najczęściej sprowadza się właśnie do tych dwóch słów. Z jednej strony nieustannie słyszymy o przełomowym spotkaniu, przełomowym szczycie, przełomowej decyzji. Z drugiej pojawiają się głosy o kolejnych kryzysach związanych z napływem migrantów, Brexitem czy strefą euro. Choć cała historia integracji europejskiej złożona jest z takich kryzysów przełomów, wiele z nich nie zasługuje na miano wydarzeń naprawdę przełomowych. Inaczej będzie z majem 2018 roku, który z pewnością przejdzie do historii jako jeden z najbardziej burzliwych miesięcy w ponad 60-letnich dziejach Unii Europejskiej. I cóż takiego się wydarzy? I tu wymieniam te właśnie majowe wydarzenia. Po pierwsze, polityka spójności do przycięcia. Po drugie, Trump gra przeciwko europejskim stolicom. Po trzecie, czy Francja szuka alternatywy dla NATO? Po czwarte, Macron stawia sprawę na Austrzu Morza. Po piąte, Putin patrzy i korzysta. Po szóste, we Włoszech źle, w Grecji źle, w Hiszpanii też nie najlepiej. I to pytanie do autora tekstu, doktora Marcina Kędzierskiego. To hasło Marcinie, koniec Unii, jaką znamy, słyszeliśmy już wielokrotnie. Dlaczego ty postawiłeś w tym tekście tezę? Doskonale też kojarzy, że ono się pojawiało wiele razy. Pojawiało się na przykład przy okazji apogeum kryzysu wspólnej waluty. Dlaczego postawiłeś w tym tekście tezę, że właśnie ten jest koniec Unii Europejskiej, jaką znamy. Co jest takiego wyjątkowego w obecnej sytuacji? 1600 zł.
to hasło o końcu Unii Europejskiej pada faktycznie od kilku lat. I przypomnę, że profesor Jan Zielonka z Oxfordu napisał książkę pod tym tytułem w roku 2014, więc to hasło już funkcjonuje w debacie publicznej od kilkunastu czy kilkudziesięciu miesięcy. Natomiast faktycznie obserwujemy, że w rzeczywistości międzynarodowej kilka wyraźnych przełomów. Najważniejszym z nich jest poważny kryzys w relacjach transatlantyckich, napięcia, które od kilku miesięcy narastały między Europą a Ameryką i między prezydentem Trumpem a przywódcami europejskimi, osiągnęły jakiś apogeum, którego mogliśmy też obserwować podczas weekendowego szczytu G7 w Kanadzie. Tekst był pisany jeszcze przed tym szczytem, więc tak. Tutaj tego, co się stało, czy tego poniekąd fiaska, przynajmniej częściowego szczytu, jeszcze nie uwzględniliśmy. No tak, ale to już można było podejrzewać, że ten szczyt tak się skończy, a nie inaczej. Drugi wątek wynika z pewnych zmian, które związane są z globalizacją. Ostatnio też w 2014 Zielonka pisał swój tekst o końcu Unii Europejskiej. W państwach europejskich nie mieliśmy do czynienia z rządami, często się mówi dzisiaj populistycznymi, ja wolę określenie, które proponuje dr Michał Kuś, czyli takimi rządami, które są lokalistyczne, które się sprzeciwiają globalizacji. I tak jest z takimi rządami, czy z takimi siłami politycznymi mamy do czynienia dzisiaj w Hiszpanii, w Grecji, we Francji, one jeszcze przegrały, mamy do czynienia w Niemczech, też spory, dobry wynik alternatywny dla Niemiec, no ale takim symbolicznym zwycięstwem jest zwycięstwo dwóch partii, no jednak antyeuropejskich we Włoszech, czyli Ligi Północnej i Ruchu Pięciu Gwiazd, ponieważ to oznacza, że w trzecim co do wielkości kraju Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, władze przyjmują eurosceptycy. I to już jest bardzo poważne wezwanie dla integracji europejskiej. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że strefa euro, która jest dzisiaj tak naprawdę głównym rdzeniem integracji i wokół której prezydent Macron i szef komisji Jean-Claude Juncker chcą rozwijać cały projekt integracji europejskiej, strefa euro, unia walutowa jest w kryzysie, no to dzisiaj ten kryzys dotyka najbardziej państwa południa, to w dużej mierze dzięki kryzysowi w strefie euro te ruchy antyeuropejskie wygrywają tam wybory albo zdobywają bardzo dobre wyniki. No i dzisiaj jest taki moment, kiedy od kilku lat mówi się, że potrzebna jest ta reforma. I to jest moment, kiedy ta reforma albo ona nastąpi, i strefa euro stanie się faktycznie takim fundamentem pod przyszłą integrację europejską, albo strefa euro się rozpadnie i pociągnie za sobą dezintegrację całej Unii Europejskiej. A jaka by to musiała być reforma? Jakiego typu? W dużym uproszczeniu dzisiaj na integracji walutowej na strefie euro korzystają te państwa, których waluta jest słabsza dzięki temu, że mamy euro. Ja to korzystamy więcej te państwa, których waluta była najmocniejsza, zanim powstała Unia Gospodarcza Walutowa, czyli takie kraje jak Niemcy, jak Holandia, jak Austria. Z kolei w najgorszym położeniu są te kraje, których waluta była słabsza i dzięki euro mają dzisiaj mocniejszą walutę, a przez to ich eksport jest mniej konkurencyjny. I po kilkunastu latach funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej te nierównowagi pomiędzy państwami północy i państwami południa, one narastają i sprawiają także, że państwa południa mają coraz więcej środków na inwestowanie w swoją konkurencyjność, a państwa z południa mają tych środków coraz mniej, co jeszcze bardziej te nożyce rozwiera. Tutaj ci wejdę w słowo i zapytam o twój stosunek do takiej teorii, która się gdzieniegdzie pojawia, dotyczącej dokładnie właśnie tej różnicy pomiędzy krajami północy i południa. Mianowicie, że pozostawanie tych słabszych gospodarczo krajów południa w strefie euro jest szczególnie korzystne dla tych krajów lepiej rozwiniętych, przede wszystkim dla Niemiec, ponieważ dzięki krajom południa euro się staje słabsze, nie rośnie jego wartość, a przez to eksport niemiecki jest bardziej opłacalny. Czy uważasz, że rzeczywiście taka kalkulacja może stać za próbami uratowania strefy euro za wszelką cenę? Nie, no to jest jeden z głównych powodów, dla których Niemcy będą starali się bronić strefy euro jak okopów Świętej Trójcy, ponieważ dzisiaj strefa euro jest jednym z głównych elementów, które przekładają się na tą globalną przewagę czy globalną pozycję eksportową Niemiec. Natomiast gdybyśmy mieli te problemy strefy euro rozwiązać, to są trzy możliwości. Pierwsza to jest taka radykalna mobilność pracowników. Jeżeli nie ma tej pracy we Włoszech, to pracownicy wyjeżdżają za pracą tam, gdzie ta praca jest, na przykład do Niemiec czy do Finlandii. No tylko to jest mało realne. Nie wyobrażamy sobie, żeby wszyscy ludzie, którzy mieszkają pod Napolem, nagle wyjechali do Helsinek. Inna możliwość to jest prowadzenie bardzo aktywnej polityki monetarnej, czyli polityki przez banki centralne. Ale tutaj znowu państwa członkowskie strefy euro musiały się zrzec swojej polityki monetarnej na rzecz
na rzecz Europejskiego Banku Centralnego. I tutaj, gdyby nie fakt, że prezesem banku jest Włoch, który rozumie problemy państw południa, i gdyby nie prowadził on takiej niestandardowej polityki monetarnej przez ostatnie 5 lat, to moglibyśmy doświadczyć już wcześniej bankructwa Grecji czy Włoch. Natomiast no tutaj to też narzędzie, których nie da się wykorzystać. Jedynym skutecznym narzędziem, i słusznie zwraca na to uwagę prezydent Macron w swoim planie, jest wprowadzenie jakiejś formy tak zwanej unii transferów, czyli no, przesunięć fiskalnych. My to dobrze znamy z Polski. Jeżeli patrzymy na Polskę, widzimy, że Warszawa jest regionem bardzo konkurencyjnym, bogatym, a na przykład jest, nie wiem, region warmińsko-mazurski, czy były województwo koszalińskie, sobie radzi znacznie gorzej, no to są płatności wyrównawcze, tak? No, jednak z czegoś musimy finansować edukację, zdrowie czy policję w tych najbiedniejszych regionach kraju. No i podobny mechanizm musiałby istnieć w Unii Europejskiej, tylko no, trudno sobie wyobrazić, żeby państwa członkowskie zrezygnowały z podatków, z całej polityki fiskalnej, no bo jest taka że jeśli budżet europejski, w ogóle politykę fiskalną na poziom Brukseli, to de facto tworzymy federację, tak? Zamykamy państwa narodowe, ja to też nie ma zgody. I jeżeli Niemcy, bo to dzisiaj od nich zależy ta decyzja, nie zgodzą się na jakąś formę właśnie tej unii transferów, no to ta strefa euro krytyczy później będzie musiała się odprowadzić. Jak Żydzi kiedyś się zwyczajali, kiedy jak wydali, byli nieposłuszni i nikogo się zabrał, ale to nie było. Tam normalnie była śpiewa, bo kasę, tam było cierpliwie. Jeszcze kilka, to już myślę, że można i w tekście znaleźć, że już nie zgodzą do strefy, to się rozpadnie, to będzie dla niej katastrofalnie. Ale jeżeli się zgodzą na te propozycje, to to będzie oznaczało porażkę ich do głównych partii politycznych, ponieważ elektorat niemiecki takiej propozycji prawdopodobnie nie zaakceptuje, co oznacza z jednej strony wzrost znaczenia. Dawno tego nie ma, to sprzedawanie. A z drugiej strony, jeżeli partia Unia pójdzie w głębszą integrację wokół strefy euro, to oznacza wypchnięcie państw naszego regionu, no de facto z takiego głównego rdzenia integracji europejskiej, możliwe, że pewne ograniczenia rynku wewnętrznego, a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj ta przewaga gospodarcza, eksportowa Niemiec uzależniona jest z jednej strony od właśnie waluty euro, a z drugiej strony od bardzo bliskiej współpracy z państwami Wypchnięcie naszych państw poza ten pierwszy krok integracji jest dla niemieckiej gospodarki również katastrofalne. To oznacza, że Niemcy dzisiaj mają wybór między dżumą a A jak my powinniśmy się w tej sytuacji zachować? Bo partia rządząca, no, jest najdelikatniej, nie jest entuzjastyczna, jeżeli chodzi o przyjęcie euro. Natomiast mam wrażenie, mimo że ja też jestem ogromnie sceptyczny, co ja tego uważam, że nie jesteśmy na to w tej chwili absolutnie przygotowani gospodarczo, ale mam wrażenie, że właśnie rozwój wypadków, o którym mówisz, chyba po raz pierwszy każe nam realnie zacząć się zastanawiać, tak naprawdę zastanawiać się, czy to jednak nie będzie rozwiązanie przymusowe w którymś momencie dla Polski. Czy uważasz, że rzeczywiście sytuacja do tego dojrzała, czy też ekonomicznych i finansowych i powiedzieć sobie, nie, euro nie jest dla nas. No, dzisiaj Polska nie jest przygotowana, polska gospodarka nie jest przygotowana na wejście do strefy euro. Tutaj nie ma, ja nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast zgadzam się z tą argumentem, przywrócić pewną mocnika do spraw członkostwa strefy euro, powinien zgłosić chęć przyłączenia się do strefy euro. To samo, co zrobili Węgrzy. Natomiast problem polega na tym, że dzisiaj państwa, które nie są w strefie euro, mają... Jedne to są, to jest strategia takiego biegu czy pościgu do strefy euro. To trzymaj ten numer, a potem... Słowacji i Bułgarii. Natomiast Komisja Europejska mówi, stop, nie tak szybko, nie jesteście gotowi. Czesi nie chcą do strefy euro, ale chcieliby... W sensie, jak przenosisz na karty na abonament, to potem jest darmo. Do kończenia rynku wewnętrznego Unii, także w zakresie przepływu usług, a to ostatnio wiemy, że było ograniczone poprzez dyrektywę do spraw pracowników delegowanych. No i jest strategia węgierska, tylko że ta strategia w Unii Europejskiej nazywana jest jako polityką trollowania. I trochę jest tak, że my też moglibyśmy powiedzieć, tak, chcemy przyjąć euro, ale ostatecznie zostawić sobie decyzję na ten moment ostateczny. I dzisiaj... Ja też się wobec dziwię, jeżeli ma ten 500 czy w Komisji Europejskiej, ale Unii Europejskiej, to już taką politykę udawania uwierzył. Więc to, co mogło się udać Orbanowi jeszcze paręnaście miesięcy temu, to dzisiaj to już jeżeli powiemy, że chcemy do euro, faktycznie to oznaczałoby, że naprawdę chcemy do euro. Inna sprawa jest,
czy takie państwa jak Niemcy, zwłaszcza Francja, chciałyby, żeby nasze państwa do strefy euro dołączyły, jeżeli dodamy do siebie produkt krajowy brutto Węgier, Czechy, Polski, czy trzech państw europejskich, które nie są w strefie euro, no to wchodzi nam około 900 miliardów euro i to jest już gospodarka o dużej skali, a zważywszy, że nasze gospodarki nie są gotowe do tego, żeby prowadzić tak z gospodarką niemiecką, czy holenderską, czy jeszcze choćby francuską, to oznacza, że przy tym partnerem w Unii Europejskiej dla Niemiec była Wielka Brytania, która hamowała pomysły europejskiego południa, tego uspolitolenia długu i dzisiaj troszkę tę rolę Wielkiej Brytanii przyjmuje Polska i też nie dziwię się Francuzom, że niekoniecznie chcą sobie robić problem, jeżeli po Brexicie mogą zacząć forsować swoje pomysły w Unii Europejskiej, to wszystko, co będzie osłabiało sprzeciw Niemiec, będzie grało na ich korzyść, a Polska to stanowisko Niemiec może popierać. Przykładem jest Unia Bankowa dzisiaj. Unia Bankowa dzieli pomysły na Unię Bankową, dzielą Niemcy i Francję. Polska staje wyraźnie po stronie Niemiec. I to jest kolejny bardzo ciekawy wątek, który teraz zacząłeś. Czy to jest tak, że my wkroczyliśmy w moment, kiedy mamy zupełnie nową okazję, nową możliwość podniesienia stosunków polsko-niemieckich do innego, naprawdę partnerskiego wymiaru, bo w tym swoim wywodzie przed chwilą dwukrotnie powiedziałeś o tym, że Polska ma tutaj pewien wspólny interes z Niemcami. Myślę, że to nie jest jedyny wspólny interes. Ja odczytuję niektóre niemieckie działania w taki sposób, że one są próbą wyciągnięcia ręki do Polski. Warto też pamiętać, że jednak sankcje na Rosję są utrzymywane dzięki Angeli Merkel. Ona nawet się wydaje w pewnych kwestiach, wydaje się bardziej sceptyczna co do Rosji, mimo że ma z nią wspólny interes w postaci Nord Streamu 2, bardziej sceptyczna niż na przykład Donald Trump, chociaż on też nie poszedł w stronę ostrych prorosyjskich działań, jak się obawialiśmy w trakcie kampanii prezydenckiej w USA. Tak, to prawda. Ale czy to znaczy, wracam do swojego pytania, czy to znaczy, że Polska może podnieść swoje relacje z Niemcami właśnie w tym momencie, na nowy poziom? Czy to jest ta okazja, ten moment? No, wydaje mi się, że to jest ten moment i to też jest taki postulat, który w naszym środowisku Klubu Jagiellońskiego staramy się forsować od co najmniej kilkunastu miesięcy. Przepraszam za to porównanie, bo ono jest, może się wydać troszkę dziwne i brzmieć dziwnie dla słuchaczy, ale polska gospodarka w jakimś sensie jest 17 landem niemieckim. Nasza gospodarka jest bardzo mocno związana z gospodarką niemiecką. Natomiast to, co jest ważne, to jest fakt, że skala asymetrii między gospodarką polską a niemiecką, ona maleje. Oczywiście wciąż pamiętajmy, gospodarka niemiecka to jest ponad 3 biliony euro, nasza to jest 500 miliardów euro, więc tutaj to jest Polska. Ale to uzależnienie niemieckich firm od poddostawców z państw naszego regionu, ono jest coraz silniejsze. Co się w Czechach czy na Węgrzech, to byłby naprawdę ogromny cios dla niemieckich firm. Więc wydaje mi się, że istnieje taka przestrzeń i to oczywiście jest moje wrażenie poparte spotkaniami też z niemieckimi ekspertami, czy niemieckimi urzędnikami, że pomimo faktu, że jest duża niechęć wobec zmian wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i w niemieckich mediach jest tak bardzo jasny stosunek co do kwestii praworządności i tego, że Polska łamie zasady praworządności, to jednak Niemcy, mając świadomość tego, że Polska i inne państwa naszego regionu są tam kluczowym partnerem Unii Europejskiej, no to wyciągają dłoń i szukają tych płaszczyzn porozumienia. I oczywiście to jest tak, że wydaje mi się, że polski rząd także to rozumie, chociaż te narracje, które zostały uruchomione przez zarówno niemiecką, także polską opinię publiczną i polskich polityków, na przykład w sprawie reparacji, nie ułatwiają poszukiwania takich nowych
fond nowej formuły współpracy. Ale ja mam czasem wrażenie, że to jest duży marzytelek, że to jest tak ze strony niemieckiej, z mediami niemieckimi, które pełnią bardzo poważną rolę, ze strony polskiej, gdzie no wiadomo, pan poseł Mularczyk ma ten swój temat reparacyjny od czasu do czasu, gdzie się pojawia, ale że tak naprawdę ta wielka geopolityka, naprawdę wielka, bo teraz to, co widzimy, co się dzieje, Trump, Kim Jong-un chociażby, ale też właśnie szybkie 7 napięcia na linii transatlantyckiej, wszystko to powoduje, że te sprawy, te różnice, one się stają coraz bardziej teatralne, a ta wielka geopolityka na linii Polska-Niemcy gdzieś tam z tła coraz bardziej przebija. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Nie, absolutnie się zgadzam. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie dzisiaj na relacje niemiecko-amerykańskie, to podczas gdy prezydent Macron chce iść na bardzo silne zwarcie z Amerykanami, no to kanclerz Merkel jest sceptyczna. Ona też rozumie, że tak jak dzisiaj inna gospodarka zależy od importu z Polski, tak samo zależy od eksportu do USA. No i dzisiaj kanclerz Merkel sonduje możliwości udobruchania Donalda Trumpa. I to takie cztery propozycje, które się pojawiają na stole. To jest reforma systemu światowego handlu. Co jest zgodne z interesem Polski, gdzie pojawiają się postulaty jakiejś nowej strefy wolnego handlu między Unią Europejską i USA. To też jest w interesie Polski. Pojawia się ta propozycja wreszcie zwiększenia sprzedaży amerykańskiego gazu LNG w Europie. To także w interesie Polski, ponieważ to uderza w interesy Rosji, interesy Gazpromu. I po czwarte, Niemcy mówią, no to może zwiększymy swoje wydatki do 2% PKB i kupimy trochę amerykańskiego sprzętu. To także jest w interesie Polski. Dzisiaj widać wyraźnie, że te relacje transatlantyckie i próba ich ratowania ze strony Niemiec, to wszystko, co kanclerz Merkel mogłaby zaproponować Trumpowi, w jaki sposób nieformalny, możliwe, że mu proponuje, tego nie wiemy oficjalnie, one wszystkie są w dużym stopniu zbieżne z polską racją stanu i to także daje takie pole manewru do tego, żeby polska dyplomacja, która wciąż ma obiektywnie dobre relacje z administracją amerykańską, z wyłączeniem ustawy o IPN, bo to jest taki trudny temat, który powinniśmy jak najszybciej rozwiązać, ale sam fakt poparcia prezydenta Trumpa do idei Trójmorza i jego prawdopodobną obecność podczas szczytu Trójmorza w Bukareszcie mogą służyć jako taki pośrednictwo w tych relacjach, czy w ratowaniu relacji transatlantyckich, a one są dla Polski o tyle istotne, że nawet jeżeli Unia Europejska sformułuje swoją własną politykę bezpieczeństwa i obrony, opartą o francuski pomysł tych europejskiej inicjatywy interwencyjnej, no to tak, ona niekoniecznie będzie skoro do tego, że Polski przed ewentualnymi zakusami ze strony Rosji. Więc w tym sensie te relacje transatlantyckie są dla Polski fundamentalne, ale one na szczęście są także ważne dla wspólnie na Łatwiznę, nie jestem całkowicie lojalny. Ostatnia minuta, więc krótkie pytanie, pewnie nieproste niestety, pewnie inna odpowiedź mogłaby trwać wiele minut. Jaki tak naprawdę jest stan naszych, polskich relacji w tej chwili z Waszyngtonem? Wydaje mi się, że on nie jest aż tak zły, jakby się mogło wydawać, natomiast tutaj kluczowa będzie kwestia ustawy o IPN-ie. Ambasador Jones już wyjechał z Warszawy, czekamy na nową ambasador, która podczas tego przesłuchania w Senacie wyrażała poglądy, które były trochę kontrowersyjne, tak, dotyczące na przykład kwestii przyjmowania przez Polskę uchodźców w temacie, który do tej pory jakoś nie był kojarzony z relacjami polsko-amerykańskimi. Ale przecież ja i tak płaciłem, fakt, że ambasador Obama ma dobre i każdy, jeśli kupa wygada, i każdy, może być pewną zaletą. Pytanie, czy jaką osobowość będzie miała sama pani ambasador, bo wbrew pozorom to także ma spore znaczenie. To znaczy taka praktyka dyplomatyczna ma spore znaczenie, czy uda nam się, przepraszam za określenie, kupić, czy kupić serce pani ambasador. Bardzo dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, którym był pan dr Marcin Kędzierski, Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i portal Jagielloński 24. Polecam jeszcze raz tekst Marcina Kędzierskiego Polska pod europejską ścianą czy koniec Unii, jaką znamy. A to był program Szukając dziury w całym. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Reklama. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic Ci się nie udaje, podszedł do Ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem Ci przerwę 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczną obligację. Trzeba zarabiać na handlu, na reklamie, trzeba zarabiać na reklamie. Jakie to jest obrzydliwe, ten handel i ta lichwa, nie?
i ta reklama, to jakie to jest obrzydliwe, to wszystko, że człowiek taki chciwy jest, że nawet człowiekiem nie jest, tylko jest jakimś potworem. Jakie to jest obrzydliwe. No, obrzydliwe. Jakie to jest obrzydliwe to wszystko, proszę Państwa. To wszystko jest tak obrzydliwe, że człowiek jest takim potworem. Właśnie takim jest potworem człowiek. Tak. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. No i co jeszcze? Opowie w audycji Głębie Ostrości Tomasz Tyndyk. Na spotkanie z artystką zapraszam dzisiaj po godzinie 22.05. Iga Miladowska. Głupi. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Co. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji. Nie bać się niczego, żadnych lichwiarzy. Nie bać się żadnych lichwiarzy. Ja to są najgorsi na świecie. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 21. Informacje dnia. Biało-Czerwoni wygrali z Litwą 4-0 w towarzyskim spotkaniu na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Polska będzie broniła swojego prawa do reformy sądownictwa, zapewnia minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. 700 wydarzeń już się odbyło, 300 i jeszcze przed nami. Dlaczego? Jarosław Sellin mówił o obchodach stulecia odzyskania niepodległości. Paweł Zieliński, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała z Litwą 4-0 w towarzyskim spotkaniu na Narodowym w Warszawie. Mecz był ostatnim sprawdzianem biało-czerwonych przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Dwa gole w pierwszej połowie zdobył kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski. W drugiej połowie na listę strzelców wpisali się Dawid Kownacki i Jakub Błaszczykowski. Ten ostatni pokonał bramkarza rywali z rzutu karnego, a dzisiejszy mecz był dla niego 99. występem w biało-czerwonych barwach. Gry Polaków w rozmowie z TVP Info były bramkarz reprezentacji Jan Tomaszewski. Panowaliśmy przez całe 90 minut i dwie sytuacje, które były przeciwko nam, to były wytworem nieporozumienia między obrońcami a naszymi bramkarzami. Jutro Polacy odlecą do Soczi, gdzie mają swoją mundialową bazę. Na inaugurację turnieju zagrają 19 czerwca w Moskwie z Senegalem. W składzie zespołu będzie kontuzjowany niedawno Kamil Glik. Jest możliwe, że filar polskiej obrony zagra w trzecim meczu z Japonią. Pytanie o członkostwo Polski w Unii Europejskiej może znaleźć się w referendum w sprawie konstytucji. Prace nad ostatecznym brzmieniem pytania rozpoczęła Narodowa Rada Rozwoju. Propozycje pytań referendalnych przedstawił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i prezydent Andrzej Duda. Czy jest pani, pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej? To skutkiem tego pytania, proszę. Ja to nie wiem, dlaczego on tak mówi, konstytucyjny. Jeżeli nasza w Unii Europejskiej byłaby wpisana do Konstytucji Rzeczypospolitej, to wystąpienie z Unii Europejskiej wymagałoby zmiany Konstytucji. Więc to w istocie wzmacnia polską obecność w Unii Europejskiej. Pozytywna odpowiedź na to pytanie. Tak jak pan prezydent wskazał, taka jest też nasza intencja. Pytanie ósme, także wiążące się z tą materią. Czy jest pani, pan za zapisaniem w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim? Według propozycji prezydenta referendum konsultacyjne w sprawie zmiany Konstytucji może odbyć się 10 i 11 listopada. Polska będzie broniła swojego prawa do reformy sądownictwa, zapewnia szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Jutro na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego odbędzie się kolejna debata na temat wymiaru sprawiedliwości i praworządności w naszym kraju. Szef polskiej dyplomacji powiedział Polskiemu Radiu, że podczas debaty przedstawiciele Polski będą przekonywać europarlamentarzystów do decyzji polskiego rządu. To już jest kolejna debata na ten temat. Część europarlamentarzystów ma ktoś
określone zdanie, krytykuje Polskę moim zdaniem bezzasadnie. Na pewno będziemy wskazywać na otwartość Polski, na reformy, które zostały prowadzone, pewne modyfikacje zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej. Nie zgodzimy się z tezą, że nasze reformy miałyby rzekomo zagrażać praworządności w Polsce, bo to jest teza nieuprawniona. Będziemy bronić prawa Polski do reform sądownictwa. W grudniu zeszłego roku Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie, zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w zapisach ustaw reformujących sądownictwo. Proces w sprawie wypadku rządowej limuzyny będzie toczył się w Oświęcimiu. Tak zdecydował krakowski sąd apelacyjny. Sąd rejonowy w Oświęcimiu ponad miesiąc temu zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie sprawy do Krakowa. Uzasadniał to szczególną zawiłością i wagą sprawy. Sąd apelacyjny nie zgodził się i proces odbędzie się w Oświęcimiu. W Oświęcimiu. Zdaniem krakowskiej apelacji proces powinien toczyć się w miejscu, gdzie doszło do wypadku, ponieważ sprawa ani nie jest zawiła, ani nie posiada szczególnej wagi i dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego. Sam czyn nie był kierunkowany na osobę pani premier jako osobę piastującą tą funkcję. Ona była, można powiedzieć, przypadkową ofiarą. Sędzia Tomasz Szymański, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie, zaznacza, że...